Hej, w dzisiejszym materiale zestawimy ze sobą OnePlusa 12 z S24 Plus. Porównamy te smartfony w taki sposób, że najpierw wymienimy zalety S24 Plus, a następnie zalety OnePlusa 12. To jest taki luźny materiał, w którym chciałbym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami na temat tych dwóch smartfonów. Już obecnie też zastanawiam się, jaki smartfon wybrać na swojego takiego głównego flagowca i właśnie zastanawiam się między OnePlusem 12 a S24 Plus. Jeżeli Wy również, to ten materiał na pewno Wam pomoże. I zaczynamy od pierwszej zalety S24 Plus, którą są wymiary urządzenia. Jeśli szukacie smartfona mniejszego, lżejszego, to S24 Plus jest lepszym wyborem od OnePlusa 12. Smartfon Samsunga jest o 5 mm mniejszy i o 1,5 mm smuklejszy, a co ważniejsze, jest również o 24 gramy lżejszy i to na pewno będzie odczuwalne w codziennym użytkowaniu. Oczywiście z tą wyższą wagą OnePlusa 12 wiąże się pewna jego duża zaleta, o której sobie jeszcze powiemy, ale na razie zostajemy przy plusach S24 Plus. I kolejną zaletą smartfonu Samsunga jest na pewno lepsza wodoszczelność na poziomie IP68. Tymczasem OnePlus 12 ma jedynie IP65, czyli w teorii S24 Plus możecie zanurzyć w wodzie, natomiast OnePlusa 12 możecie jedynie ochlapać, więc jest to niewątpliwa zaleta S24 Plus. Jednak jeśli nie zamierzacie nurkować ze swoim smartfonem, to myślę, że w deszczu oba smartfony poradzą sobie tak samo dobrze, a nawet OnePlus 12 poradzi sobie nieco lepiej dzięki technologii AquaTouch, która poniekąd niweluje niechciane dotknięcia wywołane przez krople wody na ekranie smartfona, co może pomóc w takich sytuacjach i co prawda nie działa to tak idealnie, jakby OnePlus chciał w swoich materiałach prasowych, ale na pewno w jakiś sposób niweluje to te przypadkowe dotknięcia. I wspominam o tym przy plusach S24 Plus, gdyż nie uważam, że to jest jakaś duża zaleta smartfonu OnePlusa, o której warto powiedzieć w oddzielnym punkcie. Kolejnym plusem smartfonu Samsunga jest na pewno skaner linii papilarnych, który nie jest optyczny, tak jak w większości smartfonów, w tym właśnie w OnePlusie 12, tylko jest to skaner ultradźwiękowy, dzięki czemu jest szybszy, bezpieczniejszy, ale też nie wymaga podświetlenia naszego palca, co przy skanerach optycznych w ciemności, szczególnie właśnie w takich gorszych warunkach oświetleniowych, gdy chcecie odblokować smartfona wieczorami, jest uciążliwe, gdyż smartfon po prostu nas razi. Kolejny plus Samsunga jest bardzo subiektywny, mam tu na myśli prosty, niezakrzywiony wyświetlacz. Jeśli jednak się z tym nie zgadzacie i wolicie zakrzywiony wyświetlacz taki, jaki jest w OnePlusie 12, to oczywiście możecie uznać, że to jest plus OnePlusa 12. Ja jednak zdecydowanie wolę proste wyświetlacze i cieszę się, że jest to trend, którym podążają producenci. Najlepszym przykładem są tu oczywiście Pixele oraz S24 Ultra, który właśnie w porównaniu do S23 Ultra ma prosty wyświetlacz. I uważam, że jest wiele zalet takiego wyświetlacza. Przede wszystkim nie mamy refleksów świetlnych właśnie na tych zagięciach. Kolejnym plusem smartfonu Samsunga jest Samsung DeX, czyli fakt, że ze swojego smartfona tak naprawdę możecie zrobić komputer, jeśli oczywiście macie dedykowany monitor lub telewizor. Działa to świetnie i wyobrażam sobie, że jest dużo sytuacji, w których ta funkcja może okazać się naprawdę bardzo przydatna, szczególnie na przykład, gdy jedziecie do rodziny, która ma monitor i nie musicie dzięki temu zabierać swojego komputera, bo wystarczy, że podłączycie do monitora Samsunga. Tym bardziej nie oszukujmy się, smartfony są takimi naszymi kieszonkowymi komputerami i na przykład ja większość swoich rzeczy, takich chociażby związanych z firmą, czy chociażby właśnie pisaniem materiałów na YouTube'a, konuję w większości na smartfonie. Kolejną niewątpliwą zaletą Samsunga są nowe funkcje sztucznej inteligencji, które tym razem nie są tylko pustym frazesem marketingowym, tylko te funkcje naprawdę są przydatne i tutaj na uwagę zasługuje fakt, że nasz język polski jest wspierany. Takie najbardziej przydatne funkcje to chociażby dyktafon z możliwością późniejszej transkrypcji tekstu, czyli funkcja, która pojawiła się już wcześniej w smartfonach Google'a, ale no niestety ta funkcja nie wspiera naszego języka w tamtym smartfonie. No i też bardzo podoba mi się możliwość rozmowy telefonicznej z obcokrajowcem w czasie rzeczywistym. I to jest początek nowej ery i fajnie, że te funkcje pojawiły się już w smartfonie Samsunga. Dobrze wiemy, że pod koniec roku Apple również zaoferuje nam jakieś funkcje AI, ale pewnie tradycyjnie nasz język nie będzie wspierany przez
iPhone'y. Ostatnią zaletą smartfonu Samsunga jest na pewno dłuższe wsparcie oprogramowania i cieszę się, że w końcu producenci zwracają uwagę na ten aspekt, choć szkoda, że musieliśmy na to tak długo czekać. I tak, Samsung obiecuje 7 lat aktualizacji, natomiast OnePlus jedynie 4 lata aktualizacji, takich dużych aktualizacji systemu oraz dodatkowy rok aktualizacji zabezpieczeń. Więc tutaj brawa dla Samsunga i zauważyłem, że w internecie podnoszą się takie głosy, że 7 lat to jest bez sensu, bo to jest za długo i wiem, że nie antyfan coś takiego mówił na swoim kanale, to jest bardzo krótkowzrocznym podejściem, bo wystarczy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś na przykład za 3 lata będzie chciał sobie zakupić używanego lub nawet nowego S24, no i nie będzie musiał jeszcze przez kilka kolejnych lat martwić się o aktualizację, więc jest to naprawdę bardzo duża zaleta. No i to były wszystkie zalety, jakie znalazłem w S24 Plus względem OnePlusa 12. Jeżeli o czymś zapomniałem lub coś pominąłem, to oczywiście piszcie o tym w komentarzu. Tymczasem teraz przechodzimy do zalet OnePlusa 12. I pierwszą taką zaletą OnePlusa 12 jest przełącznik służący do zmiany trybu głośności smartfona. I jest to naprawdę bardzo przydatna rzecz. Fakt, że możemy wyciszyć smartfona nie włączając go nawet, jest naprawdę bardzo przydatny. Ja często korzystałem z tej funkcji, jak miałem smartfona OnePlusa. Szkoda, że Samsung akurat tej funkcji nie zgapił od iPhone'a, albo wzorem nowego iPhone'a nie umieścił w S24 Plus jakiegoś dodatkowego przycisku. Dobrze wiemy, że kiedyś Samsung miał dodatkowy przycisk Bixby, ale potem z niego zrezygnował, a teraz się okazuje, że niektóre smartfony przywracają ten trend, więc podejrzewam, że w następnym roku Samsung będzie miał taki dodatkowy przycisk. Kolejnym plusem OnePlusa 12 jest funkcja, która dla mnie ma bardzo duże znaczenie i jest to wyższe PWM. Jeśli nie wiecie, czym jest PWM, jest to modulacja szerokości impulsów i jest to sposób, w jaki wyświetlacz OLED ustala swoją jasność. Po prostu w zależności od ustawionej jasności wyświetlacz waszego smartfona miga szybciej lub wolniej i im mniejszy PWM, tym u niektórych użytkowników może to powodować właśnie zmęczenie oczu, a nawet migreny. Problem ten pojawia się głównie wieczorami, gdy jasność naszych smartfonów jest na niższym poziomie i dlatego chińscy producenci, w tym właśnie OnePlus, wyposażają swoje smartfony w ściemnianie PWM o wyższej wartości. W OnePlusie jest to 2160. Im więcej, tym lepiej, bo wtedy to miganie wyświetlacza nie jest dla nas zauważalne, przynajmniej podświadomie tego nie zauważamy. Z zeszłego roku smartfony Samsunga były w tej kwestii najgorsze na rynku, gdyż miały częstotliwość migotania na poziomie 240 Hz. Na szczęście w smartfonach serii S24 Samsung poprawił tą wartość, zwiększył ją do 480 Hz, więc jest znacznie lepiej, ale i tak OnePlus deklasuje Samsunga pod tym względem. Warto tutaj powiedzieć, że OnePlus 12 na poziomie hardware'owym niweluje szkodliwe światło niebieskie wyświetlacza, więc to również jest przyjazne dla naszych oczu. I tak sobie pomyślałem, fakt, że producenci z komunistycznego kraju, w którym notorycznie łamane są prawa człowieka, dbają o zdrowie naszych oczu lepiej niż producenci z Korei czy chociażby z Zachodu, mówi chyba wszystko. Kolejnym plusem OnePlusa 12 jest wydajność, gdyż smartfon OnePlusa jest wyposażony w Snapdragona 3. generacji, natomiast w S24 Plus po raz kolejny mamy Exynosa. I ja wiem, że tegoroczna różnica między Snapdragonem a Exynosem jest mniejsza niż w zeszłych latach i Samsung naprawdę postarał się z tym Exynosem, jednak mimo wszystko Snapdragon jest lepszym procesorem i sam fakt, że Samsung implementuje właśnie Snapdragony w swoich najdroższych smartfonach, czyli właśnie w S24 Ultra, świadczy o tym, że to jest po prostu lepszy procesor. Warto zwrócić uwagę na to, że procesor Snapdragona jest bardziej uniwersalny i na pewno będzie lepiej wspierany przez producentów. Kolejnym plusem smartfonu OnePlusa jest optyka i mam tu na myśli przede wszystkim teleobiektyw, który deklasuje ten teleobiektyw w Samsungu S24 Plus. Ale zanim do niego przejdziemy, omówimy różnicę w głównym i w szerokokątnym obiektywie, bo te obiektywy również są lepsze w OnePlusie 12. I tak, jeśli chodzi o główny obiektyw, oba smartfony mają rozdzielczość 50 megapikseli, natomiast OnePlus ma zauważalnie większy sensor i lepszą przysłonę f1.6 w porównaniu do f1.8 w S24 Plus. Natomiast jeśli chodzi o obiektyw szerokokątny, to OnePlus ponownie ma większy sensor i dużo większą rozdzielczość. Tutaj mamy 48 megapikseli w porównaniu do 12 megapikseli w Samsungu. I myślę, że ilość megapikseli w takim obiektywie szerokokątnym jest bardzo istotna. I tak jak zaznaczyłem wcześniej,
Największą zaletą OnePlusa 12 w kwestii optyki jest teleobiektyw. Oba smartfony mają trzykrotny zoom optyczny. Teleobiektyw w OnePlusie 12 ma dwukrotnie większy sensor niż ten w S24 Plus i znacznie większą rozdzielczość na poziomie 64 megapikseli. Samsung ma jedynie 10 megapikseli. I na porównaniach widziałem, że ten teleobiektyw w OnePlusie wypada całkiem dobrze w porównaniu do S24 Ultra, który ma pięciokrotny zoom optyczny. Również o rozdzielczości 64 megapikseli. Tak czy owak, w kwestii obiektywu szerokokątnego, czy tym bardziej teleobiektywu, OnePlus 12 jest o generację lepszy od S24+. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do OnePlusa 12, Samsung ma autofokus w aparacie selfie. Tak więc jeśli jesteście vlogerami, to być może lepiej wybrać pod tym względem smartfona Samsunga. Na początku materiału powiedziałem, że grubość OnePlusa wynika z jego dużej zalety i miałem tu oczywiście na myśli baterię OnePlusa 12, która jest ogromna i ma pojemność 5400 mAh, czyli jest większa o 500 mAh od baterii z S24+. I myślę, że nie ulega wątpliwości, że w codziennym użytkowaniu da to naprawdę dużą różnicę. Ale to nie wszystko, gdyż OnePlus wręcz anihiluje Samsunga pod względem szybkiego ładowania, gdyż mamy tu wsparcie 100-watowego ładowania w przeciwieństwie do 45-watowego ładowania w S24+. I tak OnePlusa 12 naładujecie w około 30 minut do pełna, natomiast S24+ w około godzinę. I jakby tego było mało, OnePlus 12 wspiera również 50-watowe ładowanie bezprzewodowe. Kuriozalne jest to, że naładujecie go szybciej bezprzewodowo niż Samsunga przewodowo. Ale jakby tego było mało, w zestawie z OnePlusem 12 dostajecie 100-watową ładowarkę przewodową. Natomiast kupując S24+, na własny koszt musicie zakupić sobie ładowarkę, bo wiecie, Samsung dba o ekologię swojego portfela. I jakby tego było mało, OnePlus 12 ma również dwukrotnie szybsze, bo 10-watowe ładowanie zwrotne, w przypadku gdybyście chcieli za jego pomocą naładować chociażby takie słuchawki. Ostatnią zaletą OnePlusa 12 jest oczywiście cena smartfona, gdyż kupicie go za około 4500 zł, natomiast za S24+ trzeba zapłacić 5200 zł i jest to różnica na poziomie 700 zł na korzyść OnePlusa 12. A do tego pamiętajcie, że w S24+ na własny koszt musicie dokupić jeszcze ładowarkę. I to były wszystkie zalety OnePlusa 12 względem S24+. Jeśli o czymś zapomniałem, to piszcie o tym w komentarzach. I przechodzimy do podsumowania tego porównania i chyba nie muszę nikomu mówić, że to porównanie było bardzo na korzyść OnePlusa 12. Uważam, że jest to znacznie lepszy smartfon od S24+, a już na pewno nie można mu odmówić tego, że cechuje się znacznie lepszą opłacalnością i gdybym ja miał wybrać smartfona, wybrałbym właśnie OnePlusa, choć nie podoba mi się, że smartfon OnePlusa ma właśnie zakrzywiony wyświetlacz, no i jest troszeczkę dla mnie za duży i waży te 220 gramów, ale no, wziąłbym go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast S24+, mimo że jest to świetny smartfon, przegrywa to porównanie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich porównań, to zostawcie łapkę pod tym filmem i myślę, że w następnym materiale porównam OnePlusa 12R do Xiaomi 13T Pro. Tymczasem ja się z wami